W Rudzie Śląskiej nie chcą już betonozy i planują zmienić rynek. Miałyby tu pojawić się nowe drzewa, krzewy i trawy, a do tego miałaby powstać przestrzeń dla mieszkańców. Strefa rekreacji z miejscami do siedzenia, strefa gastronomiczna oraz miejsce do organizacji imprez, festiwali czy koncertów. Bardzo dobre, bo popatrz pan, tu jest pustynia, tu jest gorko, jak przyjdzie 30 stopni albo 27 czy 5, to jest za gorko, tu nie siedzieć. Tu powinny być raja drzew. Ja do podstawówki chodziłem, to lipki mi mieli. Wie pan, lipki, my się szczygły, takie duże, no coś pięknego było, nie? Dużo zieleni musi być, koło ławek musi być zieleni, no tu widziałem właśnie, wnuczka mi pokazywała w komputerze, nie? Ten projekt, no coś pięknego. To jest najwyższy czas, wie pan. Wprawdzie ja stąd nie jest z tego Bytomia, ale żona stąd pochodzi, to ja pamiętam, jak tutaj wyglądało przed tym, nie? Jak teraz, powiedzmy, starsi ludzie tu gdzie mają usiąść, nie? W tym słońcu. Jest gorąco. Nie da się wysiedzieć. Słyszałam w radiu o tym, że ma być podzielone na jakieś strefy i coś tam będzie. No wydaje mi się, że tu powinno coś być inaczej, bo to jest, no to jest beton tylko, który w lato pali, nie? Także ja jestem za. Wśród drzew, które urzędnicy chcieliby zasadzić na rynku, są m.in. platany, klony czy lipy. Te miałyby przynieść ulgę mieszkańcom, zapewniając cień. Na rynku miałby powstać także zbiornik retencyjny z systemem podlewania roślinności. Zanim jednak urząd zdecyduje o zmianach, chciałby zapytać o zdanie mieszkańców. Konsultacje społeczne rozpoczęły się 11 stycznia, potrwają do 9 lutego. I będziemy chcieli też oprócz przyjmowania wniosków na stronie internetowej, mailowo, też papierowo w urzędzie, będziemy chcieli się też spotkać z mieszkańcami tutaj w budynku urzędu, żeby ten rynek mieć przed oczami. No i posłuchać jeszcze ich wniosków i uwag. Na razie nie wiadomo, kiedy rynek przejdzie generalną metamorfozę. Realnym terminem jest 2024 rok. Urzędnicy szacują, że inwestycja pochłonęłaby kilka milionów złotych.